witam. Jest niedziela 14 listopada. Jadę do Szwecji. Chciałem wam pokazać dzisiaj nową drogę. W końcu otworzyli na S3 Polkowice. Ostatni kawałek S3 między Legnicą a Świnoujściem, który był nieskończony. A od 10 listopada jest otwarty. Tutaj żeśmy zawsze skręcali. Już tą drogą, czekajcie, 10 było otwarcie, to była środa przed weekendem. Środa, a ja się ładowałem o 20, 21, 22, 23, 24. No to po północy jechałem, czwartek, czyli 11 rano w nocy. No nic tu nie było widać za bardzo. Dzisiaj widoczność jest jaka jest, no ale może coś zobaczymy. Kupę czasu to budowali, otwierali, remontowali na nowo, nim w końcu otworzyli. Jedna firma buduje, potem plajtuje, następna przychodzi, poprawia po pierwszej i tak w koło Maciej. Co było najgorsze, to co jest najgorsze do mnie, to nie ma tutaj żadnego mopa. Przynajmniej nie widziałem nic w nocy, żeby gdzieś tu można było stanąć. A ja jak wyjadę z Świnoujścia, to akurat w okolicy Polkowic mi się kończy czas. Nie dolecę do tego Lotosa. Nie dolecę do Lotosa za Polkowicami, co jest w stronę Lubina, w stronę Legnicy. Będę musieć zjeżdżać tak czy siak na Polkowicę, żeby zrobić 45. Ale jak jadę do Świnoujścia, tak spokojnie dolatuję zawsze do Mopilisiny. A zobaczymy, dzisiaj się może uda dolecieć do Raculi, czyli przed samą Zieloną Górę. Mieszkańcy Polkowic do dzisiaj brawo biją z tego otwarcia, w końcu będą mieli spokój. Cały ruch już nie musi iść przez miasto. Co to by był już wyjazd ten 43? 42 zjazd był tam, na Głogów. No, 43, 3 km. 966 było, 970, czyli co 4 km jak na razie. Więc chyba nie będzie.
nagrać jakiś dłuższy filmik, bo już dawno nic nie było nowego. Ale dzisiaj taka pogoda była, zamglone wszystko, dopiero koło Wrocławia zaczęło się rozpogadzać trochę. No nie było sensu w nocy nagrywać, nic nie widać. No i tu mamy 43 zjazd, tak? Tutaj się wylatywało za Pulkowicami. 966, czyli 4,7 km, dokładnie 7 km. 7 km obwodnicy Polkowic. No i jesteśmy na starej drodze. Taki króciutki filmik, później go wrzucę. 6-minutowy. Do następnego. Trzymajcie się.